Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut. Poniedziałek, 30 września. Tak, dzisiaj jest ostatni dzień września i wkraczamy w październik. October is coming. Zobaczymy, czy October nadchodzi. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać o naszej strukturze finiszującej w całej makrodystrybucji trwającej od 6 miesięcy. Z perspektywy mikro dostaliśmy wczesną indykację do tego, że nasza fala korektywna ABC może mieć tutaj zmiany strukturalne, jednak z perspektywy makro, mimo tego, że ta byczość na rynku strasznie rośnie, nie mamy tutaj żadnych potwierdzeń, żeby Bitcoin wchodził w moment. Ekspansji. Także o tym wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny, pomocny. Dzięki za wszystkie po raz kolejny ponad 1000 lajków pozostawione pod ostatnim filmikiem. Cieszę się, że te filmiki są dla Was przydatne, pomocne. Jest to zarazem też budujące, motywujące do tego, żeby dalej te filmiki dla Was nagrywać. Zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Lądując na moim YouTubie. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy, czy jest to cisza przed burzą, mianowicie ten ruch do 64 800, 65 i że czekamy na potwierdzenie ekspansji. Dokładnie tak. My czekamy na potwierdzenie ekspansji, żeby faktycznie ten bullishness, ta byczość w nas urosła i żebyśmy również nie tylko z punktu sentymentu, ale przede wszystkim z punktu aspektu technicznego mieli potwierdzenie, że Bitcoin wchodzi w moment ekspansji. Czy Bitcoin wybije 70 tysięcy? Tego nie wiemy, na to czekamy. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Zaczynając z punktu sezonowości, dużo osób jest bardzo zbudowane tym, że rektember, czyli september, miesiąc, który miał nas zdeptać, zmolestować, zniechęcić, okazał się bardzo pozytywnym miesiącem. Ja tutaj mam starą wartość tego miesiąca, z początku tego miesiąca, ale wiemy, że ten miesiąc jest dodatni. I dużo osób podchodzi do tego w kontekście, że jeżeli september jest pozytywny, no to oktober, november, december również jest pozytywny. Tak? Widzimy to w przypadku z 23 roku, widzimy to w przypadku z 16, 15 roku. Warto jednak podkreślić, że w 2012 roku po pozytywnym miesiącu september przyszedł negatywny miesiąc oktober. Ok, według tego, co tutaj podsyła Benjamin Cohen, to jest z jego strony in, Into the Cryptoverse, o ile się nie mylę. Także patrząc na, tej metry, na tą metrykę, nie zawsze pozytywny September dobrze rzutuje na październik, listopad i grudzień, tak? Oczywiście rynek dopowiada sobie tych rzeczy pod kątem bycia mega pozytywnym, mega byczo nastawionym. Widać wpisy, które sugerują, że jak ktoś sprzedaje albo ktoś kupuje, to robi źle, robi dobrze i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także na pewno, z racji tego, że september nie okazał się tym potężnym rektember, pozytywizm, bullishness na rynku bardzo mocno urósł. Dlatego byłbym otwarty na to, że w październiku wcale nie musi być jakoś rewelacyjnie. Ty, jako inwestor, zawsze musisz iść przeciwko. W przeciwnym kierunku niż idzie tłum, tak? Dlatego, że medal ma zawsze dwie strony. I jeżeli wszyscy są nastawieni pro wzrostowo, to zawsze musisz mieć z tyłu głowy, że to może niekoniecznie musi tak być. I w 8 na 10 sytuacji tak właśnie jest. Dlatego ja oczywiście patrząc na chciwość na rynku kryptowalut, patrząc na praktycznie ekstremalną chciwość na rynku tradycyjnym, jestem tutaj troszkę ostrożny. Wykorzystałem ostatnie wzrosty do tego, żeby ściągnąć też troszkę profitów ze stołu, i wykorzystałem to też do tego, by przeprowadzić małą modernizację w portfelu ryzykownym. Tak? E, oczywiście tutaj nie sugeruję, że Q4 będzie złe, nic na to nie wskazuje, ale nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy kontynuować naszej struktury finiszującej, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części tego odcinka. Przechodząc do altcoinów. Oczywiście z perspektywy kryptowalut, widzimy tutaj altcoinów, widzimy tutaj wypłaszczenie. Są wciąż altcoiny, które są na plusie z perspektywy dnia, są też altcoiny, które są na minusie. Kilka dobrych dni temu, myślę, że już nawet może tygodni, rozmawialiśmy o tym, że w tamtym momencie, kiedy Bitcoin był dużo, dużo niżej niż 65 tysięcy, poddanie się, rezygnacja, sprzedanie wszystkiego, porzucenie tego rynku. Jest jak zesranie się met przed kiblem. Każdy, kto wziął sobie to wtedy do serca, dzisiaj powinien być zadowolony. Bitcoin wrócił powyżej 65 tysięcy. Altcoiny zrobiły ruchy od 40 do 120% na plusie. Altcoin, który od jakiegoś czasu tutaj jest poruszany przeze mnie, SUI, sam w sobie zrobił ponad 100%, tak? To są rzeczy, które też rzutują na to, że powinniśmy być tutaj ostrożni, wchodząc w miesiąc październik. Ja wiem, że ta otoczka byczości nam tutaj narasta, i nie zrozumcie mnie źle. My długofalowo jesteśmy wciąż jak najbardziej nastawieni na ekspansję, tak? O czym będziemy tutaj jeszcze rozmawiać. Jednak krótkoterminowo po ostatnich wzrostach bitcoina i po ostatnich wzrostach rynku. Altcoinów spodziewamy się korekty czy też tak zwanego min reversion, tak? czyli takiej cofki 50 Fibonacci, 786 Fibonacci. Coś, co spowoduje, że ten rynek znowu troszkę ochłonie, dlatego że rynek mocno w ostatnim czasie się nam nagrzał. I teraz tak. Gdy rzucimy sobie okiem na altcoin season index, widzimy, że w obecnym momencie jest to poziom 37. Warto jednak podkreślić, że kilka dni temu, a dokładnie 9 dni temu, byliśmy tutaj w momencie na poziomie 46. Pokazuje to, że altcoiny z perspektywy krótkoterminowej, które większość nie odzyskało struktury ani przekrojów makro, miały tak zwane overextension, czyli ich reakcja od lokalnego dołka, dla niektórych jest to makrodołek po japońskiej kapitulacji 5 sierpnia. Ich odreagowanie nie jest na tyle wystarczające, by odwróciły trend czy też odwróciły strukturę. Co pokazuje, że może być to tylko korektywne odreagowanie, tak? a nie impulsywne wyjście od dołka. I oczywiście tutaj ten moment ekspansyjny, który powstał na altcoinach, bo tak jak powiedziałem, niektóre altcoiny, minimum socjalne przypuszczam, na tych co ja obserwuję, to jest 33-40%. E, najbardziej popularne odreagowanie 50-70%, a bardziej obfite 80% do nawet 150%, tak? Więc takie odreagowania altcoinów muszą też być w jakiś sposób ukarane, stłamszone, tak? Musi przyjść ten moment korektywny, który tutaj. Będzie, będzie ten rynek pozycjonował do tak zwanego equilibrium, czyli będzie balans. tak, Balans pomiędzy lokalnym dołkiem i balans pomiędzy lokalnym szczytem. Dużo osób się poddało na ostatnich lokalnych dołkach, dużo, dużo z tych osób wróciło na ostatnich szczytach. Wy nie chcecie z punktu inwestora być osobą, która sprzedaje dołki i kupuje szczyty, bo wiecie, że po każdym dużym zielonym dildo przychodzi czerwony dildos, który was po prostu zdepta, tak? Realnie patrząc, z perspektywy altcoinów rynek jest dość nagrzany i ja osobiście uważałbym, wchodząc teraz w jakieś nowe pozycje czy też dokładając do pozycji, tak, bo to jest jak gonienie pociągu, który odjechał ze stacji numer 1. Ale musi dopiero zawrócić do stacji numer 2. Tak? Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, dominacja Bitcoina wróciła, wróciła do naszego poziomu konsolidacyjnego pomiędzy 57,72 a 56,76. Widzimy, że jesteśmy w połowie tego przekroju na poziomie 57,3. Obecnie ta dominacja troszkę spada, co też powoduje, że Bitcoin nam spadł, a altcoiny nie spadły aż tak mocno, tak, także w obecnej chwili dominacja tutaj ratuje altcoiny, może być to troszkę złudne, bo kiedy dominacja zawróci, a Bitcoin dalej spadnie, no to oczywiście altcoiny będą oddawać część swoich gainsów. Tutaj jeszcze dla osób, które się uczą, edukują, wiem, że wiele osób takich jest oglądających ten kanał, jeżeli zrobicie, jeżeli potraficie posługiwać się w Fibonacci Retracement Tool, tak zwanym FIBO, Postawcie sobie Fibonacci między lokalnym szczytem a makro dołkiem z 5 sierpnia. Wyznaczcie sobie poziom 50% i powinniście wiedzieć, gdzie potencjalny min reversion powinien te altcoiny tutaj zanieść. Przechodząc do bitcoina, likwidacje w ostatnich 24 godzinach: 146 milionów zlikwidowane. Tym razem oczywiście longi, ostatnim razem były to shorty. Rynek buja w lewo i w prawo, czyści obupójnie. Pozycje zarówno prowzrostowe, jak i prospadkowe. 24 godzinny Wolium, 112 miliardów, dość przyjazne, nie rewelacyjne. I teraz tak, na początku wspomniałem o tym, że nasz Rektember okazuje się pozytywnym miesiącem. No i tutaj zasugerowałem, że ten październik wcale nie musi być taki rewelacyjny. Oczywiście wynika to chociażby z sezonowości, tak? Kilka razy przytaczałem ten pattern, ten makropattern, który tutaj też był... Przyklejony do naszego tygodniowego interwału. I widzicie, że w połowie października przed wyborami, szczególnie w tych elections year, widzimy powtarzalność, w której sam bitcoin koryguje. Ok, i widzimy oczywiście powtarzalność na rynkach tradycyjnych. Jest to SP 500, election cycle i e versus current SP 500. Czerwona linia to jest obecny ruch SP, tak? Wiemy, że. Po pierwsze, musimy patrzeć na rynek tradycyjny, bo rynek tradycyjny wciąż jest betą, a Bitcoin jest wiszącą fają. Po drugie, jeżeli korelacja jest wciąż wysoko zachowana, to jeżeli rynek tradycyjny się stoczy, to i Bitcoin się stoczy. Bitcoin nie przebił 70 tysięcy, więc nie pokazał nam, że ta korelacja została znegowana. No i po trzecie, okres wyborczy, przedwyborczy jest bardzo bardzo niepokojący dla wielu osób, dlatego, że inwestorzy, szczególnie z punktu rynków tradycyjnych, chcą mieć czystą kartkę, jak to się mówi, tak? Oni chcą wiedzieć, kto będzie prezydentem, jak duży będzie deficyt, jak duże będą dodruki, jaka będzie polityka monetarna, jaka będzie polityka ekspansyjna i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście wzbudza niepewność, niepewność wzbudza strach. Strach powoduje, że ludzie wychodzą z rynku. Warto podkreślić też to, że S&P... Znowu zrobiło nowe ATH w ostatnim czasie, że wskaźnik chciwości na rynkach tradycyjnych dotyka ekstremalnej chciwości, i oczywiście tutaj też spodziewamy się jakiegoś min reversion. Więc oczywiście, jeżeli Bitcoin wciąż nie jest Betą, a jest wiszącą fają, jego reakcja na działania na rynkach tradycyjnych powinna być taka, że w przypadku korekty powinien również się staczać. I wiem, wiem, są osoby, których już napompowały balonik, powiedziały żonie teściowej czy komu tam, że już będą milionerami za tydzień, i tak dalej, i tak dalej. My w perspektywie makro tego nie negujemy, bo oczywiście każdy zna od tygodni moje przemyślenia makro na rok 24. Na 52 tysiącach mówiłem, że spodziewam się nowego ATH w tym roku, więc tutaj nie reflektujemy do tego, co, co wydarzy się jeszcze w tym roku, czy też w perspektywie makro, my reflektujemy do tego, co stanie się w tym miesiącu. Czy aptober faktycznie będzie pozytywny, czy zaskoczy. Bo skoro Rektember zaskoczył pozytywnie, to dlaczego aptober nie ma zaskoczyć negatywnie, tak? Zawsze z punktu inwestycyjnego nie chcecie stawiać się w publiczności czy też w tłumie, gdzie wszyscy krzyczą niebo, tylko chcecie podjąć kontrofensywę. Tak, chcecie argumentować to, co mówi tłum. Tłum nigdy nie ma racji i to jest podstawa myśleniowa, jeżeli chodzi o inwestora. Czy to oznacza, że stanek nastawia się na korektę w październiku? Nie. Myślę, że to nie jest dobre stwierdzenie. Mam wystarczająco tutaj stablecoinów do tego, żeby jeszcze załadować się na rynek. Jestem 92% w gotówce na rynku tradycyjnym, dlatego, że tam trwa półtora roczna hossa. No i oczywiście każdy kolejny dip, tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, jest moim zdaniem do, dipem do kupienia, tak? Wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później nadchodzący okres 3 do 6 miesięcy... Po ekspansji w Chinach bardziej 6 miesięcy, będzie tutaj pozytywnym okresem dla rynków tradycyjnych, jak również i dla rynku kryptowalut. Chciałem Wam tylko przytoczyć tą sezonowość, dlatego że ta euforyczność ogarnęła rynek i co niektórym już zwieracze puściły z radości, ale nic na razie na tym rynku nie jest udowodnione. Mało tego. ETF-y kupiły w, w piątek i w czwartek 13 tysięcy bitcoinów, ponad 13 tysięcy bitcoinów w dwa dni, a Bitcoin wciąż miał wyraźny problem, by przebić 65,5 tysiąca. Mało tego. Kiedy śledzimy capital flow i capital outflow, widzimy, że nasz capital flow powoli się załamuje. Okay? Co znaczy, że ten napływ kapitału powoli słabnie. Jest to normalne. Rynek i akcja cenowa jest jak oscylator. Napływ kapitału jest jak oscylator, oscylatory rosną i oscylatory spadają, oscylatory rosną i oscylatory spadają. Więc zarówno z punktu, z punktu bitcoina, jak i z punktu ryn rynków tradycyjnych doszliśmy do punktu, w którym mamy tak zwane exhaustion, czyli wycieńczenie, tak, wycieńczenie danego ruchu. I to jest też kolejny powód, który może doprowadzić do tego, że październik wcale nie musi być pozytywnym miesiącem. Ok? I tak jak mówię, 13 tysięcy Bitcoinów zakupione w dwa dni, na dobrą sprawę nie, nie wniosły nic nowego do akcji cenowej Bitcoina. Bitcoin wciąż jest poniżej 70 tysięcy. Bitcoin wciąż jest w strukturze korektywnej, którą widzicie na załączonym obrazku. Bitcoin wciąż z perspektywy oscylatorów jest przewartościowany na trendzie, jest bardzo wysoko na naszym momentum i oczywiście mamy momentum opadające na MTF-ie. Co się zmieniło z naszego punktu e, finiszującego w naszej makro dystrybucji trwającej od 6 miesięcy? Jedyne co się zmieniło, to to, że nasze B wybiło to lokalne high, czyli punkt zero, zanim nałożyliśmy tą impulsywną korektę fali A. Wiecie, ci co oglądają, że była to wczesna indykacja do tego, że to C wcale nie musi być takie głębokie i była to wczesna indykacja do tego, że jeżeli Bitcoin przebije 70 tysięcy, ta korekta nie będzie miała miejsca. To jest nasz makro dołek na 49200 i wchodzimy w ekspansję. Okay? Mówiłem o tym w ostatnim odcinku, można się do tego cofnąć, zeszły czwartek, że przebicie 65 tysięcy jest tylko wczesną indykacją do tego, że te rzeczy mogą mieć miejsce. Indykacja nie jest potwierdzeniem. Potwierdzeniem byłoby to, gdyby Bitcoin długofalowo Tradował powyżej tego high. Widzimy, że w obecnej chwili to high jest na poziomie, no tutaj bez zmiennie, 65 65170. Widzimy, że akcja cenowa Bitcoina jest na poziomie 64350. I teraz tak, z punktu technicznego, nasze wydłużone B sugeruje to, że wcale nasze cenie musi być aż takie głębokie. Ok? To są fakty. To nie jest moja opinia, to są fakty. I teraz tak, mówiłem o zwykłym, klasycznym min-reversion. Tak, jeżeli założymy, że to jest nasz szczyt, bo tego bym jeszcze całkowicie nie skreślił, myślę, że tutaj jeszcze do dnia wczorajszego, kiedy to analizowałem, była realna szansa do tego, żebyśmy pchnęli w okolice 70 tysięcy i ustawili piękną pułapkę jeżeli zobaczymy cały ten min reversion bazując na tym lokalnym szczycie 66,5 tysiąca i bazując na naszym makro dołku 49200 widzimy że cofka do 57200 albo 52 byłaby czymś normalnym, czymś naturalnym, tak? Tak jak powiedziałem, każdy impuls, szczególnie tak duży impuls musi mieć też swoją korektę. Jeżeli rozgrywamy całą globalną korektę, to tak, wciąż nasz cel techniczny jest między 50,5 tysiąca a 46,5 tysiąca. Z racji tego, w jaki sposób rozegrała się ta struktura B względem ruchu A, zakładam, że ten ruch nie będzie albo niekoniecznie będzie aż taki głęboki. Ale trzeba być otwartym na to, że bitcoin poniżej 57 tysięcy jest jak najbardziej z punktu książki miło widziany, a nawet po delikatnie powyżej 52,5 i, i tysiąca w tym przypadku. Więc ci, co sprzedali dołki, ci, co kupili szczyty, muszą być po, po prostu dwa razy wydymani. Tak? Taka jest naturalna kolej rzeczy, jaka ma miejsce na y, wykresie. Bitcoin nie dał nam żadnego potwierdzenia, że cała makro dystrybucja się kończy. Bitcoin nie znegował struktury finiszującej w całej tej dystrybucji. I czekamy, co wydarzy się dalej. Warto podkreślić to, co mówiłem wcześniej, że z perspektywy makro jesteśmy wciąż byczo nastawieni. My na dobrą sprawę z perspektywy krótkoterminowej chcemy poznać, gdzie jest nasze z. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest szansa, że Z zakończyło się na dołku na 49200, ale realnie patrząc w tej strukturze i w tej fali czwartej, my tylko szukamy Z. Dlatego tak ważna dla nas jest ta struktura finiszująca. Gdzie ona finiszuje? Żebyśmy wiedzieli, jakiego potencjalnego impulsu wyjściowego z tej dystrybucji możemy się tutaj spodziewać. Ja oczywiście patrzę też na RSI tygodniowe, o czym wam mówiłem. Widzimy, jak to ostatnio się rozegrało. Kiedy mieliśmy tutaj wielo, wielomiesięczną korektę od szczytów Hossy, kiedy wybiliśmy trend prospadkowy, mieliśmy bardzo ładny backtest kiedy wybiliśmy ten sześciomiesięczny trend spadkowy od marca, czy spodziewamy się tutaj potencjalnego backtestu. Pojawią się pytania, czy backtest jest konieczny, tak jak to miało miejsce tutaj. Backtest nie jest konieczny, ale jeżeli mamy backtest, to jest to też takie fundamentalne przesłanie do tego, że ten kolejny tygodniowy makroruch będzie silny i stabilny. Jeżeli nie ma backtestu, to bardzo często w połowie tego dużego ruchu następuje dość spora korekta. I widać to mniej więcej tutaj. Jeżeli tutaj zrobimy sobie linię trendu, zróbmy sobie tą linię trendu, żeby każdy wiedział o co chodzi. Mamy, mamy ten, tą korektę tygodniową. Zobaczyliśmy bardzo, bardzo pivotowy wystrzał. Zobaczyliśmy bardzo dużą korektę i zobaczyliśmy dopełnienie. Więc jeżeli tutaj zobaczymy backtest, jak w przypadku tego makrospadku, spodziewamy się bardzo długiego ruchu z perspektywy makro. Jeżeli zaś nie będzie backtestu, spodziewamy się ruchu, korekty i ruchu. I to będzie finiszowało w naszej całej strukturze fali piątej. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Nie zmienia to jednak faktu, że z perspektywy makro jesteśmy bardzo byczo nastawieni i bardzo pozytywnie nastawieni na nadchodzące tygodnie. Także podkreślę to, co mówimy od dłuższego czasu. Jesteśmy cały czas makro byk i jesteśmy krótkoterminowo niedźwiedź. Tak? Dlatego, że Bitcoin w żaden sposób nie potwierdził negacji struktury, w której jesteśmy. Jeżeli dostaniemy globalne potwierdzenie... To wtedy będziemy wiedzieli, że nasza struktura finiszująca zakończyła się tutaj na tym dołku. Idąc dalej, kolejna rzecz, którą chciałem tutaj podkreślić. <laughs> Jesteśmy na Binance z perspektywy dziennej. Wykorzystujemy Binance, dlatego że jest to wciąż jedna z największych giełd, która reflektuje tutaj, pokazuje nam bardzo duży wolumen. Tutaj mamy dołek na poziomie 49 tysięcy, tutaj mamy nasze potencjalne higher low, bo oczywiście mieliśmy, mieliśmy lower low, lower low, lower low, 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 lower low, macro low, low. i teraz wiele osób preferuje do tego, że to jest nasze higher low, dlatego też ta korekta jest bardzo ważna, czy ona zrobi wyższe low niż 52600 czy niższe. Widzimy, że od lokalnego dołka Bitcoin wzrósł 26%. Widzimy, że od makro dołka Bitcoin wzrósł 35%. To jest kolejny powód dla którego powinniśmy być tutaj ostrożni, tak. Aset, który ma przyrost 26% od tutaj 6, czyli w 24 dni i asset, który na przestrzeni dwóch miesięcy ma przyrost 35%, powinien prędzej czy później wejść w ruch korektywny, bądź też tak zwane min reversion. Ostatnim razem, kiedy mieliśmy wzrost 31% i 27%, zakończyło się to oczywiście dość głębokim ruchem korektywnym, bo w tym przypadku skorygowaliśmy 25%, a w tym przypadku skorygowaliśmy 30%, tak? Więc tutaj oczywiście, z racji tego, że Bitcoin nie przebił 70 tysięcy, traktujemy to jako fake rally. Widzimy też z perspektywy tej niebieskiej linii trendu, że mieliśmy fake out tutaj, fake out tutaj, fake out tutaj i jest duża szansa, że to też jest fake out. Tracąc to high, 65 tysięcy, które dawało nam wczesną indykację do tego, że to cenie koniecznie musi się tutaj rozegrać, jest bardzo negatywne. Ok? Oczywiście, w perspektywie dziennej, wiecie też, że z perspektywy oscylatorów jesteśmy przegrzani, wiemy też o chciwości na rynku bitcoina, wiemy też o chciwości na rynkach tradycyjnych. Oprócz tego, jak zobaczycie sobie na volume, volum nam spada. Ok? Wolumen nam spada. Nie moja opinia, fakty na Binance. A akcja cenowa nam rośnie. Każdy kto ma chociaż jakieś delikatne pojęcie o analizie technicznej, wie, że jest to bardzo negatywny statement i wie, że ta sytuacja rzutuje na to, że ten ruch dobiega końca. Czy możemy tu jeszcze zrobić jakieś pchnięcie pod 68-70? Tak, możemy. Czy realnie patrząc po 26% po 26% wzroście w skali mikro powinniśmy zobaczyć korektę? Tak. Czy po 35% fali wzrostowej w skali tutaj makro od tego momentu powinniśmy zobaczyć korektę? Tak. Dlatego osoby, które na ostatnich dołkach się poddały i zesrały się met przed kiblem i wróciły teraz do rynku, zostaną zdeptane. I taka powinna być i często jest 8 na 10 naturalna kolej rzeczy. Ty jako inwestor powinieneś być podekscytowany i podniecony, kiedy jest tanio. I ty jako inwestor powinieneś mieć obawy w momencie, kiedy wszyscy są podnieceni, tak? I tutaj już aptober, hossa, niebo i tak dalej. Ok, w perspektywie makro siedzimy na tym samym wózku, ale w perspektywie mikro Bitcoin jeszcze nic nam nie udowodnił, i moim zdaniem nikt nie spodziewa się korekty do 52 czy 50 czy 48 tysięcy. A chociażby z punktów market makers i kombinatorów jest tutaj piękna płynność do zebrania, tak? Także z mojej strony w perspektywie mikro wciąż szukamy potwierdzeń. Czy to jest struktura finiszująca, czy też nie? Jeśli nie, bitcoin musi przebić 70 tysięcy i to jest nasz makrodołek w całej sześciomiesięcznej dystrybucji. Jeżeli bitcoin nie przebije 70 tysięcy, będziemy zanosić się na ruch korektywny. Ja ten box postawię, pozostawiam bez zmian, bo nie jestem jak chorągiewka, która co tydzień rysuje inne linie. Ten boks wisi tutaj już od dobrych dni, może nawet tygodni. Ale chcę Wam tylko powiedzieć, że wydłużenie fali B powoduje, że prawdopodobieństwo dojścia tutaj jest mniejsze. I najbardziej prawdopodobna korekta w tym momencie, przy założeniu, że ruch B się skończył, to jest korekta do poziomu 57200 lub 52,500, w zależności od tego, czy będzie to płytka korekta i dalsza kontynuacja. O tak, książkowy ruch. Czy będzie to głębsza korekta i potem kontynuacja? Tak? Myślę, że wszystko jest jasne i klarowne, ponownie wytłumaczone, jak w przedszkolu. Mam nadzieję, że ma to sens, mam nadzieję, że ma to pełne zrozumienie. E, dużo rzeczy wskazuje na to, że rynek nam się delikatnie przegrzał. E, oczywiście, jak to mówią, rynek może zostać irracjonalny dłużej niż inwestorzy to zakładają. Więc nie wykluczyłbym jakiegoś tutaj jeszcze pchnięcia pod 70. Ale realnie patrząc, wszystko na co patrzymy w momencie, kiedy to nagrywam, jest oczywiście nastawione tutaj na ruch korektywny tak? i dopełniający naszej struktury korektywnej. Dla pozytywu powiem, że makro pozostaje bez zmian. Więc jeżeli twardo hodlujesz, nie kombinuj, nic nie rób, siedź na dupie, czekaj na wzrosty, które najprawdopodobniej przyjdą. Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia w czwartek, trzymajcie się, heja.